Joanna Kuklińska. Wiem, że to troszeczkę może potrwać, bo to dla was wszystkich jest zaskoczeniem, kiedy gracie. Wiem, a jak ja długo czekałem. Joanna, czy dostałaś pytanie? Nie dostałaś? Chcesz sobie wybrać? Tak, czy mam powiedzieć, czy mam coś losować? Nie. Niekoniecznie numer. Możesz sobie wybrać pytanie, na które chcesz odpowiedzieć. Mówię numer 5. Dobrze, rozumiem, tak jest prościej i szybciej. Lato czy zima? Jeju, takie pytanie. Oba. A dlaczego? Chciałabym zdać. No bo ja lubię wszystkie pory roku. Generalnie. Wszystkie? Tak. Wszystkie kompletnie? Wszystkie kompletnie. Ale to wiesz, że nie jesteś jak statystyczny Polak. Statystyczny, trudne słowo na dziś. Statystyczny Polak nie lubi żadnej pory roku. No trudno, no to problem wiesz, statystycznego Polaka. A wiesz, ile mamy pór roku? W naszym no, zależy w jakim kraju, tak w naszym klimacie, tak w naszym kraju. W naszym klimacie 4 albo 6. 6. Poprawna odpowiedź, tak. Dzień. To dobrze, to ja zadam ci jeszcze 6. pytanie. Troszkę wyżej jeszcze ten mikrofon, pomożcie mi. Czy to nie jest... O, teraz ty, jeszcze trochę. Dobra, jest okej. Okay. 6. pytanie bardzo mi się podoba. I tak, myślę, że powinnaś na nie odpowiedzieć. Szczęście czy mądrość? O Boże. Wiedziałam, że nie będzie łatwe. Strasznie trudne. Nie no, jak mądrość, to chyba szczęścia wtedy jest trochę za mało. To lepiej być trochę takim... naiwnym, nie? To wtedy szczęścia jest więcej. Zgadzacie się, czy nie? Jak zgadzacie się, czy nie? Zgadzacie się, czy że nie? Krzysiu mi to podpowiada, że mądrość. Jakie to trudne pytanie. Ja też bym się bardzo mocno zastanawiał. Bardzo się zastanawiam. Dobrze, to przejdźmy do prostszych pytań. Skąd przyjechałaś do nas? Z Wrocławia, teraz z Wrocławia. Z Wrocławia, dobrze. Z tego Wrocławia, z tego samego? Z tego Wrocławia, z Ślężnej. Jechałam chyba 15 minut tramwajem, się szybko jedzie. Nie, to nie ten Wrocław. To ten Wrocław, jeżeli jeździsz tramwajem. A nie mam prawa jazdy na tramwaj, niestety. A co nam zaśpiewasz? Teraz też dylemat, bo miały być 3 piosenki, a ja mam 2 nowe i 1 starą. I bardzo chcę 2 nowe zaprezentować, a ta stara to była taka, wiecie, ratunkowa, bo ją ładnie gram, a nowe to nie są tak ograne. Ale bardzo mam ochotę zaśpiewać nowe, więc wybrałam te 2 nowe. Dobrze, to powiedz nam... Pierwsza piosenka ma tytuł Samotne wanny samobójców. A autorstwo jakie jest? Jest...